1998 roku dowiedziałem się, że będę w sztabie przygotowującym wizytę Jana Pawła II do Polski. Wizyta miała być w 1999 roku. Na czele sztabu stanął generał Ireneusz Wachowski, który przygotowywał wcześniej wizyty papieskie, który miał wszystko w jednym palcu, ale podchodził do tej nowej wizyty z wielką pokorą, bo szykowała się największa, najdłuższa pielgrzymka. Można się było spodziewać tłumów. Wówczas komendantem głównym był Jan Michna. Zostałem oddelegowany razem z moim przyjacielem Zbyszkiem Matwiejem do organizacji tej wizyty. Spotkaliśmy się u ówczesnego rzecznika rządu, o ile dobrze pamiętam, to Krzysztof Luft był. No i tak zauważyłem, że inni nie za bardzo się kwapią do wzięcia odpowiedzialności. Odpowiedzialność spadła na nas, na policję. Wtedy często byliśmy w mediach i bardziej siłą chyba rozpędu wyznaczono mnie jako rzecznika koordynującego te przedsięwzięcia medialne ze strony rządowej w tym sztabie. Biskup Jan to jednak była pierwszoplanowa, biskup Jan Chrapek to była pierwszoplanowa postać tego przygotowania medialnego. My oczywiście odpowiadaliśmy za sprawy organizacyjne, za bezpieczeństwo, za to, żeby dziennikarze dojechali przede wszystkim na miejsce. W każdej miejscowości miało być centrum prasowe. Odpowiedzialnością policji było zebranie tych dziennikarzy i przekonwojowanie ich na zwyżkę prasową i w inne miejsca, gdzie dziennikarze chcieli być, ale potem odebranie i dowiezienie z powrotem. Wydaje się zadanie proste, no, jeśli się założy, że miasto jest puste, ale oczywiście działo się to w każdym mieście, w którym były tłumy już od rana albo dnia poprzedniego. I wtedy dowieźć kilka autokarów w miejsce, a zwłaszcza odebrać i zdążyć przed tym, nim tłum rozleje się na ulicę, nim 2 miliony z placu wyjdą i rozleją się na ulicach, no, to ciężkie zadanie. Ale nie tylko to, dostarczanie kaset do centrum prasowego, przywożenie tych kaset z centrum prasowego, pomoc poszczególnym ekipom. Niektóre ekipy miały umówione przez księdza Dziwisza spotkania, więc dotarcie tej ekipy, powrót tej ekipy, wszystko to spoczywało na naszych barkach, a już bezpośrednia bliskość papieża na barkach naszych przyjaciół, kolegów z Biura Ochrony Rządu. No tutaj Maciej i Darek, tak, takie pierwszoplanowe z postaci z Biura Ochrony Rządu, Darek Aleksandrowicz i Maciej Panek. Przesympatyczni młodzi ludzie, już, którzy odpowiadali za dziennikarzy, którzy już zostali przez nas dostarczeni w pobliże do strefy zero. No ale strefa 1, strefa 2 i całe miasto i tak dalej, to wszystko już było na barkach z kolei policji. Potem okazało się, że tych obowiązków jest dużo więcej, bo niewiele osób chciało się dzielić i udzielać informacji. W związku z tym wzięliśmy na siebie też takie pierwsze czy podstawowe informacje, także dla dziennikarzy zagranicznych, o tym, ilu pielgrzymów przybyło, jakimi drogami przybywają, skąd się wzięli, o której godzinie jakaś uroczystość będzie. Zostaliśmy wyposażeni w odpowiednie informacje, jako że mieliśmy dla polskich dziennikarzy i dla korespondentów, którzy w Polsce na stałe przebywali, rozpoznawalne twarze. No więc siłą rzeczy do nas się zwracano, domyślając się, że to jest ktoś ze strony organizatora. W samych przygotowaniach pamiętam taką scenę, kiedy u jednego z biskupów, nie będę wymieniał, którego biskup sobie wymyślił, że papież będzie na wielkim, wielkim, wysokim kopcu. Ołtarz miał wyglądać tak, że po chmury prawie miał być ten kopiec. No i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać z biskupem Janem, że z wielu względów ten kopiec będzie wymagał budowy zwyżki. Obiektywy fotoreporterów muszą być na wysokości twarzy papieża, więc bardzo wysokiej zwyżki, bardzo wysokich, niebezpiecznych wież
dla kamer. No w ogóle przedsięwzięć takich, które niesamowicie po pierwsze będą niebezpieczne, po drugie no, grożą jakby samemu przekazowi, samej transmisji i grożą bezpieczeństwu dziennikarzy. To też była sytuacja. No i pamiętam, jak biskup Jan przekonywał tego biskupa, że a po cóż taki kopiec, a po cóż taki wielki kopiec, że nie ma co rywalizować z kopcem w Krakowie, że nie musi w tym mieście stanąć większy kopiec. No i tak na wesoło, ale też tą metodą, że biskup w zasadzie stwierdził, że ma pomysł, żeby był niższy. No to się ucieszyliśmy, że biskup diecezjalny wpadł na ten pomysł. Sporo przygód, ale najpoważniejsza wydarzyła się pod Krakowem. Z Krakowa pojechaliśmy do Nowego Sącza i otrzymaliśmy informację, że znaleziono u Kazimierza Świtonia na placu, na żwirowisku materiały, jakieś fragmenty materiałów wybuchowych. To był spory problem. Na żwirowisku w Oświęcimie, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau Kazimierz Świtoń stawiał krzyże, w zasadzie ludzie stawiali krzyże. Było spore zadrażnienie. Episkopat wydał swoje stanowisko, że ma być jeden krzyż, ale że stawianie pozostałych jest manifestacją, demonstracją, że nie jest... Albo że może inaczej, że w intencjach wielu ludzi być może jest postawieniem krzyża i znakiem wierności Chrystusowi, ale w istocie ma także inny wymiar, tak? Jest odczytywane jako znak takiej wrogości, siły, a my tu wiemy, co tu było, tak? Podczas gdy strona żydowska prosiła, aby nie stawiać tych symboli w miejscu, gdzie ludzie z symbolami podobnymi na pasach wymordowali. Czy mordowali cały naród. No, było napięcie, odczuwało się napięcie. Nikt nie artykułował tego tak wprost, ale większość biskupów odbierała to jako jednak taki siłowy znak polemiki ze stroną żydowską, a nie znak pokoju. Ten znak krzyża stawiany, czy tam betonowany, nie był znakiem pokoju, nie był znakiem, który przynosił pokój zmartwychwstałego Jezusa, tylko był znakiem agresji. No i nagle dostaliśmy meldunek, że znaleziono u Kazimierza Świtonia. Cały czas istniały obawy, że próba jakby likwidacji tych krzyży w przededniu niemal pielgrzymki no będzie jeszcze większym napięciem. I nikt nie miał pomysłu. I nagle, że Kazimierz Świtoń jest zatrzymany i że przewieziony jest do komendy i że tworzy się pewna szansa rozwiązania tego problemu. Pamiętam wielką mądrość wówczas generała Wachowskiego, który przyjął do wiadomości, że rząd zdecydował się rozwiązać ten problem, to znaczy tak w myśl tego, co episkopat postanowił, pozostawić jeden krzyż, a inne poprosił, żeby przewieźć w godne miejsce. Wachowski skontaktował się wtedy, byłem świadkiem w pobliżu rozgrywania się tej całej napiętej w przededniu papieża sytuacji, która mogła też szkodzić wizycie papieskiej, bo cały czas podnosiły się głosy, że jak to jest, skoro problem jest nierozwiązany. Być może to był problem przez wielu postrzegany jako drugorzędny. Niemniej dla rządu był ważnym wówczas problemem rządu Jerzego Buzka. No i zapadła decyzja, żeby usunąć, ale decyzja była niefortunna, bo zapadła, żeby w nocy usunąć te krzyże. Wachowski tak sterował pięknie startem śmigłowców. Rząd poprosił, żeby... My byliśmy w Nowym Sączu, więc mogliśmy dotrzeć szybko do Oświęcimia, ale Wachowski wymyślił, że pojedziemy do Warszawy i stamtąd wystartujemy. Więc już przeciągały się te godziny specjalnie, żeby opóźniać to wszystko, tak żeby rano to zacząć
w dzień, żeby to zrobić. Pod osłoną nocy wynoszenie w Polsce krzyży to nie jest dobry pomysł. Opóźniliśmy to maksymalnie. Ówczesny przedstawiciel rządu był bardzo niezadowolony. Też pominę jego nazwisko, bo zachowywał się fatalnie. W mojej ocenie zachował się fatalnie. No ale ostatecznie spotkaliśmy się na placu. Cały plac był i całe otoczenie obozu otoczone przez policjantów z Krakowa, tak żeby nikt się nie dostał, zwłaszcza z fotoreporterów. No i nad ranem przyszedł miejscowy biskup Rakoczo, ile dobrze pamiętam. Ustalono, że krzyże zostaną przewiezione do pobliskiej parafii na plac, przygotowano ten plac. No i rozpoczęła się ta operacja. Byłem świadkiem, jak żołnierze, policjanci na własnych ramionach wynosili te krzyże i zawozili do parafii. Takie wieloznaczne wydarzenie, wieloznaczne. Z jednej strony przynoszące pokój, oddech, z drugiej strony niejednoznacznie oceniane. Ostatecznie jednak dobrze służące papieskiej wizycie. Dobrze w tym znaczeniu, że nie było drugoplanowych problemów w dniu, kiedy się rozpoczynała wizyta papieska, którymi można by było jakby epatować i niszczyć to przesłanie papieskie, cały czas podnosząc, że jest jakiś nierozwiązany problem w Polsce. Więc w tym znaczeniu tak, aczkolwiek pewnie to było wielkie przeżycie dla tych policjantów i żołnierzy, wycinanie piłami do metalu tych krzyży, bo one były zabetonowane i oczywiście wykopywanie tego fundamentu by było niemożliwe. Nikt by nie przeprowadził takiej operacji, więc wycinano je. Przygotowania do pielgrzymki pełną parą szły. No, informowaliśmy oczywiście w mediach już tuż kilka tygodni przed o tym, jak się mają przygotować pielgrzymi, co będziemy sprawdzać na placach. Jak to była też nasza praca, takie przygotowanie pielgrzymów. No i ta wielka odpowiedzialność, która rzadko się zdarza policjom europejskim, bo to nie jest proste zadanie, żeby milion osób albo 2 miliony weszło na jeden plac bezpiecznie i bezpiecznie z tego placu wyszło i wróciło do domów. To są pociągi, to są autokary, to są place dla autokarów, to jest dziesiątki przedsięwzięć, to jest zmiana organizacji ruchu w mieście, to wszystko musi zagrać. To są drogi dla papieża, to jest droga dla premiera, dla VIP-ów, dla biskupów, dla dziennikarzy, drogi dojścia dla pielgrzymów, dla karetek pogotowia, dla wszystkich służb ratowniczych. Wszystko to musi w jednej chwili, w jednym momencie zagrać i nikomu ma się nic nie stać. No i tak się udało w czasie tej pielgrzymki w 1999 roku. Pierwszy raz widziałem innych dziennikarzy. Pracując przez lata z dziennikarzami, wówczas już przez 5-6 lat z dziennikarzami zajmującymi się sprawami kryminalnymi i będąc na miejscu zabójstw, zbrodni, napadów, dostrzegałem taką niedobrą, w złym słowa rozumieniu rywalizację. Pierwszy raz jakby doświadczałem też takiej solidarności dziennikarzy. W wielu sprawach na taką skalę pięknej solidarności między dziennikarzami i momentów wzruszenia, tak? Momentów wzruszenia, które są niespotykane na konferencjach prasowych polityków, czy niespotykane są w różnego rodzaju spotkaniach, czy już nie mówię o dziennikarstwie, o dziennikarzach zajmujących się policją czy Najwyższą Izbą Kontroli. Nie ma się co wzruszać, tak trzeba pisać. Natomiast tam rzeczywiście to towarzyszyło, jakieś gesty. Pamiętam, któryś z dziennikarzy zeskakiwał i zeskakując z górnego piętra zwyżki na dolne. Akurat na dolnym są dziennikarze piszący dla prasa,
No tak nieszczęśliwie, że stopą na laptop, tam zniszczył ten laptop. Wydawało się, że się wywiąże jakaś awantura, ale akurat trwało kazanie papieża i nie było awantury, wręcz tam jakieś takie gesty zrozumienia, przebaczenia i zaraz podszedł ktoś inny i pożyczył laptopa temu piszącemu. Takie gesty niespotykane raczej na co dzień. Jedno z miejsc, do którego nie byli dopuszczeni dziennikarze, papież miał wypocząć, chciał wypocząć, takie były zamierzenia. Nie miało być też pielgrzymów, tak? Miały być jakieś małe miejsca i spotkania z bardzo małymi, lokalnymi wspólnotami. No ale jak to ludzie się zwiedzieli i nagle dowiadywaliśmy się, że papież wyruszył już, przyjechał na Wigry. Wigry były zamknięte i rzeczywiście tam, można powiedzieć, w klasztorze, na Wigrach nie było ludzi. Ale już niesamowita była pierwsza wycieczka papieża po jeziorze, po jeziorze Wigry. Papież miał przygotowaną taką wycieczkę, no i zacząłem z biskupem Chrapkiem negocjować, że bardzo chcę to telewizja pokazać. No, wówczas telewizja publiczna tylko w grę wchodziła, bo była jedynym takim obsługującym, ale także udostępniającym swoje materiały nieodpłatnie innym mediom. No, sporo dyskusji. Tu sympatycznym pomocnikiem okazał się ksiądz Dziwisz. No i ostatecznie, jak otoczenie najbliższe, zapadła decyzja, że tak, że może być jedna kamera w łodzi policyjnej, którą my popłyniemy, jakby nadzorując. Kilka łodzi policyjnych w bardzo dyskretnie i z dala, z daleko odsuniętych, tak żeby nie zagłuszały swoimi motorami. Jedna łódź w pobliżu z borem i papież na łodzi z najbliższym swoim otoczeniem i tylko ochroną osobistą. No i szybko pojechałem samochodem policyjnym po operatora i z nim wydaje mi się, że przyjechała Kasia Kolenda-Zalewska, a nawet jestem pewien, że Kasia Kolenda-Zalewska przyjechała. Wsiedliśmy do tej łodzi policyjnej i jako jedyni robiliśmy obrazki. On swoją kamerą telewizyjną, ja małą kamerą policyjną, po to, żeby się podzielić z pielgrzymami tymi obrazkami, a później kompilacje z tych naszych kamer obejrzał cały świat. Nakręciliśmy taką niesamowitą scenę, kiedy nad głową papieską gdzieś tam zawisły łabędzie, a operator był niezwykle przejęty. Prawie, że go musiałem tam ratować, cucić. Był tak przejęty, tak poruszony tymi zdjęciami, które uchwycił. Też niezwykle wzruszony. To jest człowiek, ten operator, który przeżył później zamach na Waldemara Milewicza w Iraku. To jemu było dane te sceny kręcić. Jak się spotykamy dzisiaj, nadal w tej samej konfiguracji, on, operator, ja, rzecznik, to wiemy, co nas łączy, wiemy, co nas łączy. Wtedy ta łódka, papież, a potem to wszystko, co się z nim stało, niesamowitą historię w całości tworzy. Wróciliśmy i następnego dnia Jan Paweł II miał jechać po okolicy i w okolicy nie miało być ludzi. No, może gospodarze, jakiś kapliczek, jakieś rodziny, które miały zostać nawiedzone. No ale oczywiście ludzie tam na wsi jedni drugim powiedzieli, sąsiednie wioski przez pola szły,
No, nie sposób było zatrzymać. Zresztą tutaj wyraźna była taka dyspozycja ze strony watykańskiej, aby tego nie robić, aby policjanci tutaj się nie wygłupiali i miejscowej ludności nie powstrzymywali. Też gdzieś się dowiedziały media, no bo oczywiście te obrazki z jeziora zostały pokazane, już obiegały świat z papieżem wypoczywającym, z tymi łabędziami i z tym uśmiechem. No i się gdzieś przedarli fotoreporterzy, reporterzy. Papież odwiedzał taką rodzinę, która, o ile pamiętam, w zakonie były jakieś córki, tak. Przez mgłę teraz pamiętam, że powód odwiedzenia był taki, że była to bogobojna rodzina, która ofiarowała też Kościołowi swoje dzieci, czy córkę, jedną, czy dwie córki. I służyły one w zakonach. No i tłok fotoreporterów, troszkę już wtedy napięcie jakieś, tak? Ale papież tak pogodny i dla niektórych fotoreporterów tak bliski. Zawsze go widzieli z tej wieży, z tego podwyższenia, które jest zazwyczaj 200, 150, 70 metrów, no ale jednak z pewnej odległości. A tutaj byli przy płocie, przy domu, a papież przechodził metr czy dwa metry od nich. Dla nas to była codzienność, że spotykaliśmy się z tak idącym papieżem, zwłaszcza na zapleczach ołtarza, czy w miejscach, gdzie przyjeżdżał na wypoczynek, więc no, przechodzący papież był codziennie w naszej pracy. Natomiast dla tych fotoreporterów, którzy nie byli dotąd wśród dziennikarzy towarzyszących tak blisko, widziałem, jakie niesamowite wrażenie. Była jedna sławna, dzisiaj nagradzana fotoreporterka, też nazwisko pominę. A wtedy była młodym początkującym fotoreporterem, a robiła zdjęcia, któreś kolejno zdjęcie. I zaczęła płakać w czasie, to było takie poruszenie tą pracą, tą bliskością, tą prostotą tego spotkania, tą zwyczajnością tej sytuacji, jakaś tam dom w polu, jak pamiętam. Ja go odwiedzałem wcześniej w przygotowaniach do pielgrzymki, ale nic, taka zwyczajność sytuacji i tamten biały papież nagle wysiadający i przechodzący, i ona strzela te zdjęcia i widać, że tam płacze i nagle odkłada ten aparat i słychać takie, a co tam zdjęcia. Klęknęła, zaczęła się modlić. Fantastyczna scena, fantastyczna, poruszająca. Widziałem, jak borowcy i policjanci też tam zostali poruszeni tym jej zachowaniem. Najbardziej jednak niepokojąca czy dramatyczna sytuacja, która kosztowała najwięcej nerwów nas, policjantów, dziennikarzy, pielgrzymów, no wszystkich otoczenia papieskiego, to był upadek papieża w nuncjaturze, w łazience. Papież upadł, przewrócił się, naklejono mu plaster, ale no zaczęło się coś dziać, otoczenie mówiło o jakiejś podwyższonej temperaturze i papież jechał w stronę Krakowa i miała być msza na Błoniach. Przyleciał poprzedniego dnia i ze swojego sławnej siedziby w kurii miał się przemieścić na Błonie krakowskie. Pełno ludzi, od rana pracowaliśmy, to się wstaje wtedy o 5, o 4 rano i już wszystkie media, zwłaszcza radia, dzwonią, rozmawiamy o tym, ile osób idzie, jakimi drogami. Tak, jesteśmy przygotowani, leje deszcz, leje strasznie deszcz. Mieliśmy zawsze kilka garniturów, bo zawsze jeden i tak jechał do jakiegoś supermarketu, do pralni, żeby go tam wyprać i odświeżyć, a kolejny był założony, a już kolejny czekał,
kierowca nasz miał naszykowany kolejny, trzeci, żeby szybko przebrać. No i błyskawicznie, pomimo parasoli, ale chodzenia, dowieźliśmy wszystkich dziennikarzy, wszyscy na zwyżkach, no wszystko, błoto potężne na błoniach, więc no, wyglądaliśmy bardzo źle w tym wszystkim, ale mniejsza o to, wszyscy czekają, pada deszcz, a tu nagle dostajemy na zapleczu informację, dzwoni generał Wachowski, ty szybko się przemieszczaj pod kurię, bo papież nie przyjedzie, ludzie pójdą wszyscy do kurii. No i teraz gonitwa na sygnałach pod kurię. A to trzeba było takiego dowódcy jak Wachowski, że mógł przewidzieć taki ruch, tak? Prosiliśmy kardynała wówczas, metropolitę w Krakowie, aby kardynał Macharski powiedział o tym, że prosimy o pozostanie, o tym, żeby wszyscy zostali, tak? Żeby się modlili za zdrowie papieża, bo papież nie przyjedzie. No i się ludzie modlili w tym deszczu, we łzach, który się zmieszał z tym deszczem. To się wszystko jakby zrobiło jedną modlitwą ludzi, nieba, wszystkich, żeby wyzdrowiał, ale część, zwłaszcza ta część osób, która stała na ulicach, nie weszła na plac, a stała na ulicach, ruszyła pod kurię. Skoro papież choruje, to jest pod kurią. A tam nic. Nie było nic. Nie było nic przygotowane, bo nie miało być spotkania. W ogóle nie miało być spotkania pod kurią, więc nie, po co przygotowywać coś, czego nie miało być. No i nagle wielka sprawność wówczas komendanta miejskiego, bodaj Boguś Klimek, albo był zastępcą wtedy, ale wiem, że tam ostro działał. Przestawili błyskawicznie, widziałem jadąc na sygnałach, jak przestawiają w locie płotki takie metalowe, które pozwalają ludziom w bezpieczny sposób iść tak, żeby się nie pognietli i oddzielają te strefy, które są niebezpieczne i ustawiają te płotki też na placu przy kurii na Franciszkańskiej. To była błyskawica, to się działo w locie, tak? Ludzie szli, a oni kilkaset metrów układali przed tymi ludźmi te płotki i przygotowywali cały plac. No oczywiście spodziewałem się, że przyjadą dziennikarze, nie było nic, żadnej zwyżki, niczego, żadnego placu, więc wziąłem linę od franciszkanów, zwykłą linę i od drzewa do drzewa liną wytyczaliśmy i szybko robiliśmy taką liną dojście też do tego sektora, żeby dziennikarze nie musieli się przeciskać przez ludzi. I taki olinowany sektor, licząc już na życzliwość, część fotoreporterów wzięliśmy na chodnik. Siedzieli na chodniku wówczas i warunek był taki, że oczywiście siedzą, bo za nimi już stały kamery, że będą mogły pokazywać. No i to okno, tak, wtedy na Franciszkańskiej, okno, gdzie papież był chory cały dzień, wszyscy staliśmy pod tym oknem, już tam kolejna zmiana garniturów, tak, odświeżanych w hipermarkecie. Padał deszcz, potem przestał. Też taki moment. I potem papież to wszystko nadrabiał, czyli gonił. Pierwszym dniem, w którym z takiego wielkiego niepokoju, ale pierwszej takiej myśli, tam po raz pierwszy pomyślałem, że może umrzeć. I rozmawialiśmy z wieloma dziennikarzami, że pierwszy raz, tak myśleliśmy, że chyba jest nieśmiertelny, że zawsze będzie nam już za naszego życia towarzyszył, że jakoś tak się związał z historią każdego z nas, że no jak to, no, papież był, jest i będzie, tak? I pierwszy raz tak sobie uświadomiliśmy, że jest kruchy, że jest naprawdę bardzo kruchy. Zamach to on był w sile wieku, tak? Zamach to on był pełen sił, kiedy był zamach. Natomiast tu było widać, jak jest słaby, jak już choroba i starość go dotyka i jak łatwo wtedy o jakieś nieszczęście, że się przewrócił, że gorączka, że grypa.
No ale następnego dnia z duszą na ramieniu jechaliśmy do Wadowic, jeśli dobrze odtwarzam kolejność, ale myślę, że jakoś tam w pamięci zostało i z wielką radością przyjęliśmy papieża w znakomitej formie. To wtedy na zwyżce w Wadowicach usłyszałem o tych kremówkach i taka radość, że jest w świetnej formie, bo był nam w takiej formie, nam policjantom potrzebny. Mianowicie tego dnia po południu święcił sztandar policji w katedrze, w kościele mariackim.